7:09. Twój początek dnia. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę urodzin świętego Jana Boska i na temat tego niezwykłego człowieka, tego niezwykłego świętego porozmawiam teraz z księdzem Przemysławem Kaweckim, salezjaninem. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie o poranku. Zaczniemy od takiego krótkiego wprowadzenia historycznego, żeby nam to wszystko jakoś tak ułatwić i uporządkować. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Becci, jeżeli dobrze wymawiam, w północnych Włoszech, czyli z takiej miejscowości między Asti a Turynem. Ta miejscowość obecnie zwana jest Castel Nuovo Don Bosco. Święcenia kapłańskie przyjął w 1841 roku i od samego początku swojej pracy duszpasterskiej skupiał się na pracy z młodzieżą. I o pracy z młodzieżą chciałem trochę dłużej porozmawiać. Dlaczego wychowanie młodych pokoleń było dla księdza Bosko tak istotne? Myślę sobie, że piosenka, która była przed naszą rozmową, The Clash, bardzo pasuje do tematu, który podejmujemy. A to bardzo się cieszę. Dlatego, że jest to trochę muzyka buntu, młodych ludzi zbuntowanych, trochę sfrustrowanych też pewną sytuacją, a jednocześnie szukających radości i wolności w swoim życiu. I myślę sobie, że Jan Bosko zajął się właśnie takimi młodymi ludźmi, ale każdy święty jest dany na jakiś konkretny czas, żeby pokazać światu jakąś ważną prawdę. I mam wrażenie, że w czasie, kiedy Jan Bosko pojawił się na ziemi, a we Włoszech był to czas krótko po rewolucji przemysłowej, kiedy powstawały wielkie fabryki, nie była uregulowana sytuacja prawna młodego człowieka, który miał pracować wtedy, więc wielu młodych ludzi, dzieci wręcz, pracowało w tych nowych, znowu powstałych fabrykach na równi z dorosłymi ludźmi. Nie było też określonych jasno godzin pracy, prawda? Ten 8-godzinny dzień pracy to są nasze czasy, choć dzisiaj też bywa z tym różnie, ale wtedy ci młodzi ludzie pracowali po 10, po 15 godzin. Mówiąc w skrócie, byli wykorzystywani. I jednocześnie jeszcze była taka sytuacja, że podobnie jak sam Jan Bosko, który urodził się w malutkiej wioseczce, właściwie to była taka kolonia domków, Chieri, tak dokładnie się wymawia tą nazwę tej miejscowości, on też musiał emigrować z domu, dlatego że jego ojciec bardzo wcześnie umarł. Matka nie dawała sobie do końca rady z trzema chłopakami, których miała w domu, którzy się też niekoniecznie z sobą dogadywali, więc wysłała go do innej rodziny, aby tam jako parobek mógł pracować, mógł też zarabiać na swoje życie. I w tamtych czasach wielu ludzi dorosłych, wielu rodziców wysyłało swoje dzieci do wielkich miast, aby te mogły tam po prostu zarobić na swoje życie. I teraz można sobie wyobrazić, Turyn tego okresu, XIX wiek, gdzie na ulicach jest wielu młodych ludzi wysłanych przez swoich rodziców z małych miasteczek, z małych wiosek. Młody człowiek, który znalazł się w Turynie, bardzo szybko szukał jakiejś pracy, ale bardzo często też łączył się w gangi, w jakieś grupy, które spały pod mostach, w piwnicach gdzieś. A zatem ten obraz Turynu tamtych czasów, z jednej strony rozwój przemysłowy, a z drugiej mnóstwo młodych ludzi szlajających się gdzieś po ulicach, ludzi młodych bez opieki, ludzi wykorzystywanych przez pracodawców. I w to środowisko wchodzi młody ksiądz Jan Bosko, który szuka swojego miejsca jako kapłan, i zauważa ten problem. I ten problem podejmuje. Nie odwraca się od niego plecami, tylko właśnie robi wszystko, żeby zostać proboszczem, jak o nim mówiono, proboszczem turyńskich ulic. To tak w skrócie, żeby pokazać kontekst, w jakim pojawia się ten święty właśnie na ziemi. O. Dobrze, to teraz zapytam o taką rzecz trochę nawiązującą do pewnej prywaty, ponieważ ja przez wiele lat byłem wychowawcą na pewnego rodzaju obozach takich związanych z parafią i zawsze, znaczy często byli ludzie, którzy polecali mi chociażby podstawy pedagogiki księdza Bosko do tego, aby właśnie w jakiś sposób do tych młodych ludzi jakoś potrafić przemówić, wpłynąć na nich, zarazić ich chociażby, można tak powiedzieć, wiarą. I właśnie mam takie pytanie, jakie są cechy dobrego wychowawcy? Na co wskazuje głównie święty Jan Bosko? Jaki wychowawca powinien być dla młodych ludzi? Czy on ma być połączeniem pewnej surowości z jakąś taką pobłażliwością? Jak na to możemy wszystko spojrzeć? No to kolejny temat rzeka, ale jakby... Płyńmy. Płyńmy, dobrze. Na samego świętego Jana Bosko, no to my też jakby wiemy, że jest, wiemy. Można powiedzieć to, że jest założycielem systemu prewencyjnego, czyli systemu zapobiegawczego wychowaniu młodego człowieka. Też trzeba podać mały kontekst. Jan Bosko, widząc tych młodych ludzi na ulicach Turynu, o których mówiłem, postanawia zająć się tymi, którzy trafili już do więzienia. Tam duszpasterzem więzień w Turynie był Józef K.
Burkina Faso, jego taki duchowy przewodnik, kapłan niewiele starszy od Jana Bosko, ale Jan Bosko widzi, że dla jego psychiki jest to zbyt wiele, widzieć młodych ludzi za kratami i szczególnie być kapelanem tych młodych ludzi, często odwożonych na szafot. Jan Bosko sobie z tym nie radzi trochę i postanawia, że zrobi wszystko, aby żaden młody człowiek nie trafił do więzienia. W ten sposób zaczyna działać właśnie wychowawczo, zapobiegawczo i próbuje zająć młodych ludzi w wolnym czasie, dać im jakieś zajęcia w wolnym czasie, kiedy oni nie pracują, aby oni nie robili rzeczy bzdurnych, nie podejmowali głupich decyzji, które prowadzą ich potem do więzienia, a niektórych z nich na szafot. Czyli Jan Bosko zaczyna zajmować się pedagogiką prewencyjną. Zajmowanie młodego czasu człowiekowi młodemu, który się nudzi, a jak się nudzi, to często robi złe, słabe rzeczy. Jaki styl wychowawcy proponuje? On proponuje, to były też czasy, trzeba podać kolejny kontekst, że kary cielesne były czymś normalnym, że oczywiście w mieście była policja, która tych młodych ludzi ścigała właśnie za przestępstwa. Jan Bosko proponuje styl wychowawczy, w którym nie ma żadnych kar cielesnych. W tamtym czasie była to jakaś wielka rewelacja. Druga rzecz, wychowawca ma być nie tyle nadzorcą nad młodym człowiekiem, co bardziej jego towarzyszem, powiedzielibyśmy przyjacielem. Jan Bosko często powtarzał, że kiedy zdobędzie się serce młodego człowieka, to on ze względu na to, że nas lubi, że nas szanuje, będzie w stanie zrobić, czy będzie w stanie się wsłuchać w nasze wskazówki, które mu dajemy, bo Jan Bosko też proponował bardziej towarzyszenie niż rozwiązywanie problemów za młodego człowieka. No i trzecia rzecz, Jan Bosko często mówił, że trzeba być radosnym. Co więcej, jest takiego, jest kilka jego powiedzeń, ale jedno z nich mówi tak, że kiedy boisko jest żywe, to diabeł jest martwy. Kiedy młody człowiek ma co robić, kiedy ma pasję, kiedy ma hobby, kiedy się rozwija, wtedy jakby szatan, te złe pomysły, złe idee, jakieś głupie pomysły, które prowadzą go często na manowce, nie mają do niego dostępu. A zatem kolejna rzecz, no, wychowawca w stylu salezjańskim, tak zwany animator, a wcześniej anioł stróż, jak nazywał ich Jan Bosko, musi być też inspirujący, powinien mieć też jakieś hobby, ciekawe życie, aby inspirować młodego człowieka tym, co sam nosi w swoim sercu. Jan Bosko w ten sposób właśnie działał. I jeszcze ostatnia ważna rzecz, że Jan Bosko mówił, że najlepsze oddziaływanie na ludzi młodych mają ludzie młodzi. Dlatego w swoich środowiskach spośród grupy wybierał takie osoby, które były tak zwanymi samcami alfa, dzisiaj byśmy powiedzieli. Czyli on pracował z chłopakami, więc widział, że któryś z chłopaków ma więcej do powiedzenia w grupie. I Jan Bosko wybierał takich i szczególnie nad nimi pracował i z nich tworzył animatorów, bo wiedział, że jeżeli wygra takiego szefa grupy dla swojej idei wychowawczej, to wtedy on pociągnie całą grupę w tym kierunku. A zatem to są takie chyba wskazówki Jana Bosko, które on tu podstawił, nam pozostawił, ale najważniejsze jest jedno, że cały jego system prewencyjny, ten wychowawczy, który zakładał rozumność w działaniu, taką racjonalność, zakładał też wiarę jako element wychowawczy, ale przede wszystkim to wszystko powinno być tak mówiąc troszkę kulinarnie, zanurzone w sosie miłości. Bo inaczej, gdyby nie było zanurzone w sosie miłości, system prewencyjny bardzo szybko mógłby stać się systemem represyjnym, a więc kontrolującym, ścigającym młodego człowieka, a Janowi Bosko nie o to chodziło. Wszystko z miłości po to, żeby młody człowiek też z miłością odpowiadał na nasze propozycje. Oczywiście miłość i taka wyrozumiałość i ciepło musi w tych wszystkich naszych działaniach być. I tutaj jeszcze ksiądz wspomniał o tym stylu wychowawczym. Bez właśnie kar cielesnych warto chyba też pamiętać o tym, że to nie znaczy bez stresowego wychowania. To nie jest jednoznaczne i o tym też myślę warto, żeby dużo ludzi pamiętało o tym chociażby dzisiaj we współczesnych czasach. Na samym końcu zapytam jeszcze o jedną rzecz, ponieważ w roku 1859 ksiądz Bosko zdecydował się założyć Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego. I właśnie, czym zajmują się Salezjanie? Czy to jest właśnie tak, że tym głównym charyzmatem, tym głównym zajęciem Zgromadzenia Salezjanów jest właśnie opieka nad młodzieżą? Nieustannie tu się nic nie zmieniło. Są takie jakby dwie linie. Jest to praca z młodzieżą. Oczywiście ta praca z młodzieżą w zależności od kraju, od sytuacji w danym kraju wygląda bardzo różnie, bo Salezjanie pracują od slumsów, czy to prawda gdzieś w Ameryce Południowej, czy w takich trudnych środowiskach, chociażby na Słowacji, w takich miejscach, gdzie prawda, gdzie Cintis i Roma są pozostawieni trochę samym sobie. Bo oczywiście szkoły, które nazywane są często szkołami elitarnymi, ale to
wynika właśnie od momentu, od kontekstu danego kraju. A więc przede wszystkim jest to młodzież, zarówno szkoły, ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapeutyczne, zajmowanie czasu wolnego młodemu człowiekowi. I drugą linią działania Zgromadzenia Saradzieńskiego to są misje, ale też tam, gdzie jesteśmy na misjach, bo taką drogę pozostawili nam misjonarze i Jan Bosko przez swoje sny prorocze, tam, gdzie jesteśmy na misjach, w najbardziej egzotycznych krajach na świecie, tam też zaczynamy swoją pracę od młodzieży i też tym akcentem, na który mocno stawiamy, to jest młodzież. Oczywiście dzisiaj też całe Zgromadzenie Salezjańskie mówi, że praca z młodym człowiekiem, praca z dziećmi, to jest praca z całą rodziną, bo jeśli młody człowiek, dziecko nie ma oparcia w domu, no to ciężko stworzyć jakby silnego młodego człowieka, który poradzi sobie w życiu bez tego oparcia w domu. A dzisiaj często rodzina przeżywa kryzys, wspólnota przeżywa kryzys. Dlatego podkreślamy ten moment, że dzisiaj praca z młodym człowiekiem to jest praca z całą jego rodziną. To pełna zgoda. Drodzy Państwo, słyszeliśmy już o tym, w jaki sposób ksiądz Bosko podchodził do kwestii wychowania, o tym, jak też Salezjanie podchodzą do kwestii wychowania młodych ludzi i opieki nad nimi. Jeżeli ktoś chciałby się przekonać o tym, jak to troszeczkę wygląda w praktyce, no to ja zapraszam na Campo Bosco, bo to już niedługo i tam będzie można zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda i jak fajny, dobry wpływ mają właśnie Salezjanie i ksiądz święty Jan Bosko na młodych ludzi. Sam kiedyś byłem, sam polecam, także tutaj jeszcze taka mała reklama z mojej strony. Ksiądz Przemysław Kawecki, salezjanin, był moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję, tym bardziej, że wiem, że ksiądz rozmawia z nami podczas urlopu, także podwójnie jestem wdzięczny za to, że udało się nam porozmawiać. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Pozdrawiam, dobrego dnia, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. To koniec pierwszej godziny, poranka 7:09, słyszymy się o 8:09. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.